Tak? Aha. Proszę Państwa, godzina 15 za chwileczkę. Minęła. Za chwileczkę minie, więc proszę bardzo, to prawda, jestem starszy, ale niech Michał, jak ze strony robi to jak zwykle, pierwszy zabierze głos i Państwa w sposób oficjalny dzisiaj przywita. Witamy Państwa serdecznie na 35. i ostatniej wycieczce z cyklu Historia jednej ulicy. A w tym momencie nie będziemy się dzisiaj żegnać, bo koniec historii jednej ulicy nie oznacza końca wycieczek w ogóle. Natomiast już teraz, żebyśmy nie zapomnieli, zapraszamy Państwa w najbliższy czwartek o godzinie 18 do sali Iławskiego Kinoteatru, do sali konferencyjnej, gdzie zrobimy takie małe podsumowanie. Ale zanim przejdziemy do naszej wycieczki, pozwolą Państwo, że przywitamy szczególnie dzisiaj, bo jest z nami przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pani Bernadeta Hordejuk. Widziałem przed momentem, że jest. Tak. Witamy Państwa, tym bardziej, że pogoda nie sprzyja. Jak zwykle z Darkiem myśleliśmy, że podejdziemy, deszcz pada, nikogo nie będzie. Ja wychodzę za zakrętu, a tu już grupa uczestników wycieczki stoi. Dzisiaj ulica Narutowicza, ale zanim przejdziemy na ulicę Narutowicza, spotkaliśmy się w tym miejscu, bo mamy dzisiaj coś wielkiego, fajną ciekawostkę, o której chcielibyśmy powiedzieć, ale zanim jeszcze do tego przejdziemy, to pewnie Darek będzie chciał coś powiedzieć. Tak, oczywiście, proszę Państwa, ja się będę... Pomóż? Proszę Państwa, tak wygląda ten... Ja mam wrażenie, że już kultowy plakat z tą specjalną tutaj czcionką. Tak, która, o, tak wyglądają te plakaty. Już się cofam do tyłu, tak wygląda ten plakat. Ale ten plakat, proszę Państwa, jest nic. I poproszę Panią o... Bo, kochani, tak wyglądał nasz pierwszy plakat z wycieczek wspólnych. To jest 2014 rok, kiedy mówiliśmy o upadku Deutsche Eilau. Start był 22 stycznia tej słynnej kurty. Tutaj jeszcze tych literek jeszcze nie ma, tak? Ale to był jeden z pierwszych plakatów, co nie znaczy wcale, że pierwszy, bo pierwsze mieliśmy już przyjemność jeszcze wtedy na zlecenie pana Michała Młotka, pracownika naszego magistratu, robienie, gdy ja jeszcze nie byłem, to proszę nie powiem, dobra, kiedy te wycieczki już zaczęliśmy robić. Państwa, za nami, a przed Państwem niektórym, mamy budynek poczty. Na dzień dzisiejszy budynek niekoniecznie piękny, a proszę Państwa, a wyglądał on tak. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, jak wyglądał ten budynek przepięknie. Koło w koło, tak jest. Tak. Nie jest to jedyne zdjęcie. To, proszę Państwa, troszeczkę z innej perspektywy. Proszę bardzo, tak? Inna perspektywa troszeczkę. Tam ja do tyłu nie będę pokazywał, bo niejaki Rafał to te zdjęcia zna na pamięć, aby mógłby je opisywać. Proszę bardzo. To, kochani, z jeszcze jednej perspektywy. Budynek cesarskiej poczty. Cesarska Poczta w Iławie, kochani. Proszę bardzo. Panie, to jest 1905 rok. Nie pamięta pan. Ja tu jestem najstarszy na tej wycieczce. Proszę bardzo. Jeszcze jedno ujęcie. Dokumentali. Są 20-latki. Tak, proszę bardzo. Troszeczkę podobne. I chyba to będzie koniec, jeżeli chodzi o pocztę. Proszę Państwa, scenariusz, który zazwyczaj Michał układa, przewiduje, że o tej poczcie parę zdań Państwu się należy. Proszę Państwa, rzeczywiście pierwsza poczta w Iławie to rok 1733. Już w 1733 roku. Gdzie ta poczta była, nie wiemy dokładnie, budynku nie znamy. Natomiast 1846 rok już tę pocztę mamy, prawdopodobnie tu na ulicy Liebauerstrasse. Natomiast ten budynek, który my tutaj mamy, a wyglądał, jak Państwu pokazywałem, pierwsze plany stworzenia tego budynku to
druga połowa wieku, końcówka w zasadzie wieku XIX, tylko czyli druga połowa lat 90. Powstają pierwsze plany, gdzie ten budynek usytuować już wiadomo było, natomiast ważniejszą rzeczą było jak, w jakiej manierze ten budynek ma powstać. Państwo, powstał identycznie jak budynek szkoły. Ta sama czerwona cegła klinkerowa i 1898 rok rozpoczyna się budowa i 1900 rok, przepraszam, 1 kwietnia mamy otwarcie lotnisko poczty. 1 kwietnia 1900 roku mamy uroczyste otwarcie poczty. Ja poproszę o plecaczek, tak? I kochani, ja żebym sobie, żebym nie pomylił się dokładnie z datami, to kochani, mamy 1900 rok 1 kwietnia i Urząd Pocztowy w Iławie został otwarty, a kilka miesięcy później powstał też pierwszy punkt telefoniczny, czyli Fensprachstelle, tak? Czyli taka miejsce, gdzie można było przyjść, rozmowę sobie zamówić. Co niektórzy z Państwa pamiętają, za komuny tak się działo, prawda? Jak się chciało do USA zamówić rozmowę, to czasami po kilka godzin. Tak to było. Po co do USA? Do Nowego Miasta się No nie no, to mówimy o latach 50. czy 60. To już późniejsze lata, tak? I Państwa, a w 1903 roku otwarto urząd pocztowy pierwszej klasy pod zarządem wojskowym. I pierwszym człowiekiem, który był dyrektorem, był pan Schulz. Był pan Schulz, który był i dyrektorem pionu cywilnego, i dyrektorem pionu wojskowego. Michale, przechodzimy do budynku, który jest po drugiej stronie ulicy, ale nie będziemy mówić o historii szkoły, tylko o pewnym epizodzie z historii tego budynku. Gdy wybuchła pierwsza wojna światowa, gdy rozpoczęły się działania wojenne, wszyscy mnie słyszą? Państwa, to jest niezwykle ważne i o tym jeszcze nie mówiliśmy. Rozpoczęły się działania, w Iławie było sporo wojska, zaczęli napływać do Iławy ranni. Ale w wielu niemieckich miastach, w których funkcjonowały koszary, nie było lekarzy. Lekarze byli na froncie. Temu wszystkiemu przyglądali się Amerykanie z wielką uwagą i w pewnych analizach, przepraszam, pojawiło się takie zdanie, analizach przygotowywanych przez amerykańskich lekarzy. Amerykańscy lekarze gniją tylko w uczelniach i szpitalach, a chcą rannych. W miastach niemieckich nie ma lekarzy, gdyż wszyscy są na froncie. Możemy to wykorzystać. Amerykanie podjęli się realizacji takiej pewnej nietypowej inicjatywy. Otóż przerzucili do Europy kilkunastu lekarzy i kilkadziesiąt pielęgniarek. Chcieli doprowadzić do tego, żeby otworzyć w Niemczech na zapleczu frontu amerykański szpital. Utworzyła się amerykańska komisja, ja sobie zanotowałem, amerykański komitet ekspedycyjny lekarzy, który zgodnie z umową i za zgodą Brytyjczyków ulokował się w Iławie. W Iławie otwarto szpital, był to szpital rozproszony. Między innymi najwięcej łóżek ulokowano właśnie w Szkole Czerwonej. Jest to olbrzymia ciekawostka, o której wcześniej nie wiedzieliśmy, ale też w wielu innych obiektach na terenie miasta. Łącznie tych łóżek było 1800. Działania wojenne trwały, Brytyjczycy mniej sympatycznie przyglądali się tej inicjatywie i zaczęli blokować transport materiałów medycznych z Nowego Jorku do Iławy. I dotarłem do telegramu wystosowanego przez sekretarza stanu USA do ambasadora Wielkiej Brytanii, ambasadora USA w Wielkiej Brytanii, numer 763-7211-2032 z 2 marca 1916 roku, w którym napisano: sprawdź, czy rząd brytyjski zezwoli na przewóz gumowych materiałów medycznych do Niemiec dla amerykańskiego komitetu ekspedycyjnego lekarzy Deutsch Eilau. Gdy Amerykanie przystąpili już do działań wojennych, wypowiedzieli wojnę Niemcom 27 czerwca 1917 roku, ten szpital musiał zakończyć swoje działanie. Wtedy wszyscy lekarze
pielęgniarki udali się na dworzec, zostali ładnie pożegnani przez mieszkańców Iławy, odjechali do Berlina, z Berlina do Danii i z Danii, przepraszam, z powrotem do Stanów Zjednoczonych. Bardzo ważną postacią w tej całej inicjatywie był chirurg niemiecki, urodzony niedaleko stąd, w Łąkorku pod Nowym Miastem Lubawskim, Friedrich Lange, który otworzył na pewnym etapie swojej kariery lekarskiej prywatny szpital właśnie w Stanach Zjednoczonych. I to między innymi on właśnie doprowadził do tego, że ten komitet ekspedycyjny lekarzy amerykańskich ulokował się właśnie w Iławie. Żeby nie być gołosłownym, trochę deszcz mi zmoczył, ale mamy tutaj stronę niemieckiej gazety, która się ukazywała w Stanach Zjednoczonych. Tagli się Omaha Tribune, właśnie mówiąca o działalności szpitala amerykańskiego w Iławie. Im Deutschen Heimat Lazaret, mamy zdjęcie właśnie tej szkoły. Widać zresztą stoi armata nawet. Na szkole. I mamy jeszcze jeden tutaj szpital przy dzisiejszej ulicy Jasielskiej. Tutaj zdjęcie lekarzy, między innymi jednego z czołowych tych lekarzy, którzy tutaj byli, doktora Rinkenbergera. Puszczam w obieg, bardzo proszę sobie zobaczyć. Państwo, jak już jesteśmy w takich wspomnieniach pierwszo- i drugowojennych, to ja o tym pewną część Państwa już słyszało o tym wydarzeniu. Mianowicie nasza szkoła była nie tylko miejscem, w którym leczono ludzi w czasie pierwszej wojny światowej, jak Państwo doskonale wiecie, również po II wojnie światowej. I tu leczono żołnierzy sowieckich. Jest znana historia o tym, jak w czasie remontu szkoły znaleziono list żołnierza rosyjskiego, który nie został wysłany do jego rodziny. Ten list jest w posiadaniu dyrektor pani Aleksandry Skubi. Nawet był taki plan, żeby ten list wysłać po 70 latach do kogoś tam do niego z rodziny. Ale jeszcze bardziej taką dramatyczną historię ja sam doświadczyłem, kiedy 3 lata temu przyjechała do mniejszości niemieckiej, do pani Moniki, pewna rodzina. Pani Moniki wtedy nie było, odesłano ich do mnie. Państwa, troje ludzi, wszyscy blisko 90 i pokazują mi kartkę. Kartkę pocztową z Deutsch Eilau i tłumaczą mi, że to jest dla nich relikwia. Bo tą kartkę datą stemplowania 21 stycznia z Deutsch Eilau wysłał ich brat. Młody wówczas 17-letni żołnierz, który wyszedł z tego szpitala, zdążył wrzucić kartkę. Kartka została wysłana do nich, do Niemiec. Ona dotarła, natomiast on prawdopodobnie następnego dnia albo 2 dni później zginął. Nie wiedzieli, gdzie jest pochowany. I przyjechali tutaj z kwiatami, z wieńcem. I pana, gdzie my możemy symbolicznie znaleźć jakieś groby żołnierzy z czasów II wojny światowej? Nie mogliśmy ich znaleźć. Postawiliśmy te kwiaty i ten wieniec na pomniku przy Białym Kościele. Była pani niezwykle poruszona tym, że ktoś chciał jej pomóc oraz tym, że wiecie państwo, co ja tak zauważyłem, że gdyby z niej zeszło to wszystko, jakiś taki dług jakby spłaciła albo coś, co chciała zrobić i w końcu tego dokonała. Ale tak, mogę jeszcze. A odnośnie jeszcze pierwszej wojny światowej i szpitala jest z nami Rafał Kocięda, który też na jeden trop ciekawy przy tej historii wpadł, także oddajemy na moment głos. Tak, ja chciałbym nawiązać do tego, co Michał powiedział o tej ekspedycji amerykańskich lekarzy w Iławie, tutaj w szkole w Jedynce. Mam w swoim archiwum taką notatkę. W 30 roku w czerwcu przybyła do szkoły komisja złożona z przedstawicieli Rady Miasta oraz dyrekcji szkoły. I zadaniem tej komisji było stwierdzenie, co w tej szkole trzeba wyremontować, gdyż budynek już wymagał remontu, miał już 30 lat. I obok całej listy różnych elementów, które nadawały się już do wymiany, do remontu, jest napisane, że w jednym z pomieszczeń, gdzie w czasie Wielkiej Wojny były składowane medykamenty, nadal czuć ostrą woń tychże środków. Ja przyjąłem to jako błąd w tłumaczeniu, jakieś z niedowierzaniem taką informację, bo myślałem takim rozumowania. W Iławie był silny garnizon, jak wiadomo był tu niedaleko Lazaret, dosyć duży kompleks budynków wojskowego szpitala.
Były trzy placówki koszarowe, był szpital miejski, no to po jaką sprawę przechowywali w szkole cywilnej medykamenty? No postawiłem sobie znak zapytania przy tej notatce, że to jest do wyjaśnienia. No a teraz dzięki właśnie tu opiciu archiwalu Michała mam już odpowiedź, że te środki były gromadzone w szkole właśnie i były związane z działaniami tej grupy tych lekarzy. To też chyba odpowiadaje na pytanie, czy dotarły te środki z Nowego Jorku do Iławy. Na to wychodzi, że tak. Ja tu w naszych archiwach Michała i moich znalazłem jedną z fantastycznych... Przepraszam. Państwa, zobaczcie, kochani. To jest ulica Gielończyka. Podobna. Podobna, prawda? Zobaczcie państwo. Podobne, przed wojną. Zobaczcie państwo, piękne kamienice tu były. Jeszcze w tej stronie. Tak? Ja puszczę to w obieg, poprosiłbym, żeby ich za mocno nie pogiąć i żeby do mnie wróciły, dobrze, bo jakoś panie jestem... Darku, ale jeden kawałek został. Tak, to jeden kawałek został, a tutaj, kochani, jeszcze lepsze zdjęcie, zobaczcie. Proszę bardzo. Można? O, a która to jest strona ulicy? Zobaczcie. No. Tak wyglądała, kochani, ulica Jagiellończyka. Przepiękne, czterokondygnacyjne kamieniczki. To był cały ciąg, tak? Tak to wyglądało. Tam nie ma już tych balustrad chyba przy tym bloku. Ugapy. Chyba, że są ugapy ściągnięte, tak? Ugapy są. Co pan mówi? Jest to balustrada. Proszę za... U Gapińskiego inaczej, no. Ale wszyscy to mój ulubiony plakat Historia jednej ulicy. Proszę, zobaczcie. Co to za miejsce? Proszę. Biały Kościół. Biały Kościół. Biały Kościół, tak jest. Proszę państwa, a tutaj... Kto kojarzy ten budynek? Przepraszam, jest takim... Podejdźcie bliżej, kochani. Ale ty tutaj się znowu schowa. No, biblioteka. Stoimy tu. Co to takiego? To jest ten budynek. Sąd. Tak jest. Proszę bardzo, ja ten... Niech sobie moknie, proszę bardzo. Proszę państwa, i historia tego budynku jest po prostu niesamowita. Ulica Oberwaldestrasse i tu... Ten budynek, tak jak on wygląda, ta czerwona cegła, mamy lata 20. Powstaje budynek i pierwotnie była tu, kochani, siedziba protestanckiego związku. Tutaj się odbywały spotkania, tu przychodziły kobiety protestanckie, uczyły się gotować. No taki po prostu dom, który nie był kościołem, nie był miejscem sakralnym, tylko tu się spotkali protestanci z Iławy. Ale mamy rok 1945, wojska niemieckie i ludność niemiecka stąd ucieka i ten budynek, proszę państwa, przez rok był zaadoptowany jako pierwszy iławski szpital. Z tym, że był to szpital dość precyzyjnie określony, kto tu był leczony. Tu leczyły się głównie osoby, które chorowały na tyfus, chorowały na choroby weneryczne i dur brzuszny, czyli to był szpital inaczej, szpital zakaźny. Tak, szpital zakaźny. Istniał tutaj przez niecały rok. Pierwszym, który tutaj zawiadywał, był Bronisław Poklikowski. Był to lekarz wojskowy. I tutaj z tym jest związana, kochani, taka niezwykle tragiczna historia, ponieważ Iławianie albo osoby, które już przyjeżdżały i chorowały i były tutaj leczone, rodzinom nie wydawano zwłok. Te zwłoki uważano, że są też już w jakiś sposób, no nie, podejrzane, dlatego w niewiadomym jakim miejscu zaczęły się odbywać się po prostu po cichu pochówki. Po roku szpital został tam wyprowadzony, natomiast miejsce tutaj zajął
Państwa, co to było? Powiatowy Dom Kultury. Ale zaraz, momencik, jeszcze nie są. Powiatowy Dom Kultury. I tutaj, jak mi pani Monika powiedziała przed dzisiejszą wycieczką, zaczął działać pan, pani Moniko? Witold Pikulski. Witold Pikulski, tak. Pan Pikulski, który, kochani, stworzył tutaj amatorski, między innymi amatorski zespół aktorów i ci aktorzy zajęli pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie zespołów teatrów amatorskich w Warszawie. Ale wiąże się też z tym, Michał mówi, Darek wyszuka jakiś, będzie deszcz, jakiejś takiej wesołej historii. No i proszę uprzejmie. Państwa, tu, gdzie mamy główną halę biblioteki, był takie miejsce, gdzie odbywały się różnego rodzaju występy. W znakomitej większości lata 50. propagandowe, ale też był występ zespołów ludowych. Władza ludowa stawiała na występy zespołów ludowych, dzieciaki poprzebierane za kujawiaków, za ślązaków, za inne. I tutaj te dzieci takie chałupce wyczyniały. I dowiedziałem się też, no nie mogę precyzyjnie powiedzieć, kto mi o tym mówił, bo to moja rodzina. No dobra, powiem, mój tata w tym zespole tańczył. Mój tata w tym zespole tańczył. I mówił, że był taki moment, jak przyjechały 4 albo 5 zespołów i za sceną jedni czekali na swój występ, a drugi już tam te różne kujawiaczki zaczęły tam dzieci robić. Oni tam mieli mi po 12, mi po 13 lat i mój ojciec mówi tak, i wiesz co? I przyjechali z całym szacunkiem dla ludzi ze wsi. I przyjechali te wieśniaki z Karasia. I zaczęli się rzucać. Zaczęli nas wypychać. No jak my im żeśmy tam łomot spuścili. A wiecie, czy pamiętasz, co tam był, ojciec mówi? No pamiętam, pamiętam. Mówi, najgorzej to dostał po łbie Benek Dymowski. Późniejszy dyrektor zakładu karnego. Także mój nauczyciel. Tak, i twój nauczyciel, Grzesiu, tak. Także mówi, i takie historie były. Państwa, później Dom Kultury został tam wyprowadzony i tak państwo słusznie mi to podpowiadacie, pojawił się tu sąd. Tak, sąd powiatowy. Przed sądem było przedszkole tu. Ja tu chodziłem. Było przedszkole. Przedszkole było w innym budynku, kochani. No, troszeczkę. Było, to tam, dobra, tam był tu. Ja spałem. Tam był remont. Michał potwierdza, spał tutaj, nie, tak. To ja powtarzam. Okej. Okay. Remont tam był, a tu było właśnie rok czasu, dwa. Ja tu chodziłem. Dobra. Romciu, spałeś tutaj, było przedszkole, tak jest. Tak jest. Państwa, było tu również w przedszkole. Tak jest. Później, kochani, susza zostały wyprowadzane między innymi obok tych instytucji, również sąd. I sąd tutaj zainstalowano na przełomie lat 59-60. Natomiast pod koniec lat 60. pojawiła się tutaj również prokuratura. Ciekawostka, wszystkie sale rozpraw, a były aż dwie, były na dole, natomiast u góry mieściły się mieszkania dla mieszkania służbowe dla prokuratorów, dla sędziów. Oni tu byli tylko od poniedziałku do piątku, tam do soboty i później jechali do siebie normalnie do domu. W 75 roku przestaje tutaj istnieć sąd. Sąd jest powolutku wyprowadzany, a 3 maja 1983 roku znajduje tutaj swoją siedzibę przy ulicy Jagiellończyka Biblioteka Publiczna, Miejska Biblioteka Publiczna, która kilka miesięcy później, bo 20 września, otrzymuje patrona. Patronem kto został? Stachura. Edward Stachura, tak jest. Patronem został Edward Stachura. No i ta biblioteka jest do dnia dzisiejszego. Natomiast w latach 1975-1995 dyrektorem, kto pamięta, kto tu był w tej bibliotece? Wiesław Niesiobęcki, tak. Pseudonim, jaki miał pseudonim twórczy, jest Niesiobęcki. Ktoś mi powie, państwa, mam przygotowaną w moim plecaku, który gdzieś tutaj mam. Jest, trzymam. Jest? Trzymam. Jest przygotowana nagroda, książka autorstwa pana Wiesława Niesiobęckiego. Państwa, kto sprytny, to telefony w ruch? Nie. Wiesław Niesiobęcki, jaki miał... To nie jest takie łatwe.
Państwa, macie Państwo czas do godziny 16:00 i tą nagrodę z wielką chęcią. Pokaż Grzesiu, może zachęcę. O matko, zabrałem. Dobra, odwołuję. W czwartek będzie do wręczenia. Nie, żartuję, mam. Państwa, proszę bardzo. Jeszcze świeżutka. Jeszcze cieplutka, tak Państwa, czyli powiat Iławski, dzieje miast i wsi, Wiesław Niesiobęcki. Państwa, zmarły niestety w tamtym roku pan Wiesław, ale zostawi po sobie między innymi tę książkę, którą z wielką ochotą wręczy osobie, która wpadnie. Da, jako podpowiedź, imię to było, imię na imię miał Jerzy. Znaczy miał na imię Jerzy. Ten jego pseudonim. Pseudonim to Jerzy, tak? Ja przeszkodzę ci teraz. Tak? Wrócę do tego kółka dramatycznego, które tutaj funkcjonowało. Ci z Państwa, którzy słuchali podcastu, wiedzą, że zająłem się latami teraz powojennymi. I w jednym z... Brawo! Jest odpowiedź. Jerzy Krzywosąd, do 16 byśmy nie czekali. Brawo, młody człowieku. Gratuluję. Poproszę o książeczkę. A tu drzew, ja nie wiem gdzie. Proszę uprzejmie. Ja a kto chciał? Bo ja mogę oddać nagrodę, jak ktoś bardzo chce. Państwo przytulą, tak? To jest już twoja książka, rób nią co chcesz. Młody, przyjdź poniedziałek, dostaniesz drugą. Super. Proszę bardzo. Dlaczego nie ma w takim razie, kto podjął decyzję o eliminowaniu Edwarda Stachury? Skoro było... A nie jest, czyli aktualna, czy... To Darek teraz wymyśli odpowiedź, a ja będę kontynuować... Ja wiem, ja wiem! Burmistrz powinien przywrócić nazwę Edwarda Stachury. Państwo, tak samo jak czytelnia dla dzieci, bo imienia pana samochodzika. Tak. A propos pana samochodzika. Tak, zaraz do pana samochodzika jeszcze dojdziemy, ale skończę tę myśl o kółku dramatycznym. Witold Pikulski był osobą, która bardzo często przewija się w różnego rodzaju powojennych dokumentach, a sukcesy tego kółka dramatycznego były tak duże, że władze miasta zastanawiały się nad tym, czy nie wydzierżawić im na stałe budynku, uwaga, Teatru Miejskiego, czyli budynku dzisiejszego kinoteatru. I przy jednej z takich dyskusji zapytano burmistrza Maksymiliana Grabowskiego, pierwszego powojennego burmistrza Iławy: panie burmistrzu, kiedy w końcu docenimy tych młodych kolejarzy, którzy uniemożliwili Rosjanom podpalenie budynku teatru? Czyli była próba podpalenia tego budynku, ale kolejarze, polscy kolejarze, pierwsi polscy kolejarze uniemożliwili podpalenie tego obiektu. Dzięki temu mamy go dzisiaj w takim stanie, w jakim mamy. Gdyby był spalony, trudno powiedzieć, czy udałoby się go w późniejszych latach odbudować. Przypominam, kiedy dopiero ratusz został w całości odbudowany. Przechodzimy do pana samochodzika. Nie będziemy Państwa wprost namawiać do tego, ale chcielibyśmy przypomnieć, że trwa... Michał, namów może wprost. Iławski budżet obywatelski. Można głosować na projekty. 19 i 20 będzie grudnia odbywać się głosowanie, czyli w czwartek i w piątek. W czwartek, przypominam, widzimy się w kinoteatrze. Wiele projektów zgłoszono, kilka odpadło. Michał Stawski zgłaszał projekt, niestety się nie załapał. Załapał się inny ciekawy projekt. Budowa pomnika pana samochodzika w Iławie. I chcielibyśmy Państwa zachęcić do tego, żeby w ciągu tych dwóch dni oddać swoje 5 głosów, bo każdemu przysługuje 5 punktów właśnie na ten projekt. Ja tak pokazuję palcem, bo chciałem pokazać, że Michał w tym maczałby paluchy w tym projekcie całym. Autorką jest Dominika Kasprowicz. Ja się... Gdzieś tam się to u nas wspólnie ten pomysł narodził i bardzo byśmy chcieli, żeby ten projekt wygrał, bo otwiera to dużo fajnych możliwości i wiele nowych koncepcji uda się w ten sposób zrealizować. Państwa, gdzie w Iławie można sobie zrobić zdjęcie i będzie wiadomo, że to jest Iława, jak ktoś przyjeżdża do Iławy? Właśnie przy pomniku pana samochodzika. Będzie można, ja głęboko wierzę, bo o tym nawet już mówią, proszę Państwa, media ogólnopolskie, antyradio o tym zaczęło mówić, że no taka inicjatywa w Iławie powstała i byłoby bardzo fajnie, kochani, gdybyśmy takiego pana samochodzika tutaj mieli. To są pieniądze nasze, proszę Państwa. To są pieniążki nasze. Ja głęboko wierzę, że pojawi się taki kiedyś, może za rok, może gdzieś, takie miejsce, gdzie będziemy mogli nad jeziorakiem usytuować właśnie ten pomnik, gdzie można będzie przyjechać, robię sobie focie. Wiem, że to jest w Iławie.
Wiem, że tutaj... Żeby nie było, że faworyzujemy tylko pana samochodzika i Justyna Jaskulska z nami, która też ma swój projekt w budżecie obywatelskim. Tych projektów jest rzeczywiście więcej, wszystkie są ciekawe, można się zapoznać na stronie internetowej. Gorąco zachęcamy, głosujmy, bo po prostu trzeba. Tak, proszę państwa, wrócimy teraz do pana samochodzika, do Edwarda Stachury. Była też nazwana filia, w której była czytelnia dla dzieciaczków. Imienia właśnie pana samochodzika, ona się mieściła w budynku dzisiejszej, znaczy byłej skarbówki, tak, na ulicy Kościuszki. Mam nawet zdjęcia uroczystego otwarcia tablica, która informowała o tym, że tam jest, będzie ten budynek, że tam jest ta czytelnia. Tablicę odsłaniał pan Baczewski, pan mądry, tak. I kochani, i to wszystko, tutaj padło pytanie, dlaczego tutaj nie ma, mamy tylko miejską bibliotekę publiczną. Państwa, po różnego rodzaju przemianach ustrojowo-społecznej w Iławie, gdy biblioteka zmieniała swoich kolejnych zarządzających, przeszła ona pod zarząd miasta i w mieście już nie odnowiono jak gdyby tej nazwy, że to jest pod, że patronem został, jest pan Edward Stachura, tak? Edward Stachura, czy jak taki sposób trochę płynny, ale trochę taki nie do końca może fajny. Iławska biblioteka została pozbawiona tego patrona. A mogę coś powiedzieć? Nie. Tak, słucham. Chciałam powiedzieć, że kultywujemy pamięć o panu Edwardzie Stachurze. W tamtym roku zorganizowaliśmy postadówkę, czyli taki wieczór z poezji Edwarda Stachury i już wiemy, że w przyszłym roku też będzie. No ale przez lata było imienia pana Nienackiego nazwa biblioteki. Nie Nienackiego, tylko Stachury, bo Nienackiego też zamalowano i nie ma. I się wcale nie zgadzam z tym, że jakieś przemiany polityczne wpłynęły na to, że nagle biblioteka została biblioteką pozbawiona imienia Stachury. Absolutnie. Zresztą się ukazał artykuł w gazecie. Nie wiem, czy państwo czytali, jak to było. Proszę państwa, no tak się po prostu stało. Tego imienia nie ma i tego... No póki co... Wszystko zostało schowane, zapomniane. Oj nie, proszę, nie zostało zapomniane, nie zostało schowane. 3 lata temu, w 2016 roku, zorganizowałem i Towarzystwo Miłośników Ziemi Ławskiej zorganizowało festiwal filmów o panu samochodziku od 9 do 11 sierpnia w Iławskim Kinoteatrze. Taki festiwal się odbył. Ponad 400 osób miało możliwość, dzieciaczków głównie miało możliwość zobaczenia tych trzech filmów nakręconych wedle powieści pana Nienackiego. A we wrześniu tego samego roku zorganizowałem też rajd rowerowy z Iławy do Jeżwałdu, gdzie też pojechaliśmy, oglądaliśmy miejsca związane z Nienackim i z panem samochodzikiem. Także ta postać państwa ani Nienackiego, ani pana samochodzika nie jest zapomniana i mam nadzieję, że razem z projektem naszej koleżanki będzie ona przypominana i nie zapomnieni, bo pisał o Iławie i dlaczego mamy o tym nie mówić, tym bardziej, że tu na terenie ziemi iławskiej też zmarł. Historia osiedla w kilku słowach przestało padać, więc mogę puścić zdjęcia w obieg, a mam kilka oryginałów ze sobą dzisiaj. Otrzymałem je od pana Ryszarda Kędziora, który niedaleko stąd mieszka. Ma już swoje lata, nie może uczestniczyć w naszej wycieczce. Tak, tutaj niedaleko, kilka bloków stąd. Osoba bardzo ważna dla naszego miasta, osoba, która odbudowywała Iławę, która jest w Iławie od lat 50. Często się spotykamy, dużo mi opowiada, dużo notuje, ostatnio mi udostępnił swoje archiwum. I tutaj mamy zdjęcia z budowy tych bloków przy ulicy Konopnickiej, przy ulicy Narutowicza i przy ulicy Jagiellończyka. Z tyłu są adnotacje pana Ryszarda Kędziora, więc bardzo proszę, jeśli tylko by zaczęło padać, żeby wróciły do mnie z powrotem. Potrzymaj, Darek. Mhm. I jeszcze jedno zdjęcie, które mam powiększone. Osiedle powstawało w okolicach na przełomie lat 50. i 60. I tutaj mamy zdjęcie, na które załapał się ten budynek i budowany ten obiekt, blok mieszkalny przy ulicy. Jak ci z państwa, którzy są tam bliżej, to widzą, dokładnie to jest ten blok zaraz za biblioteką. To też puszczam od razu w obieg, bardzo proszę. O, mamy tutaj jeszcze powiększone. To już na blok na Narutowicza kolejny.
I ostatnie. Tak, i tam na, a nie, jeszcze nie ostatnie. Na rusztowaniu jest pan Romek, który uciekł z przedszkola i tam w las. I tutaj widok na wejście na ulicę Narutowicza, widok od strony Iławki, widać jeszcze wieżę Straży Pożarnej. To już pierwsza połowa. Ruch Narutowicza i Dąbrowskiego, tak. Pierwsza połowa lat 60. Bardzo proszę. Proszę państwa, w taki sposób jak gdyby naturalny do ulicy Narutowicza czy do ulicy Jagiellończyka przylega też ten obiekt. Ten obiekt tu jest za nami, mianowicie gazownia. Iławska gazownia. Tutaj mamy, proszę państwa, datę, która nam dokładnie mówi, kiedy ta Iławska gazownia powstała. Który rok? 1897. Jakieś, później jakieś dziwne są dwie literki. Co to za literki? Przedsiębiorstwo gazowe chyba. Nie. Roku Pańskiego. Tak, czyli rok Bocha, czyli tak, roku Pańskiego, tak jest. Natomiast państwo, ja tutaj mam przygotowaną jeszcze jedną rzecz. Mianowicie, jak wyglądała, tutaj są, to są zdjęcia, które mam, które mi udostępnił obecny tutaj pan Apolinary Szymkowiak. Państwa, rzeczy niesamowite, mianowicie jest to zdjęcie z drugiej strony naszej gazowni i są tutaj dwie ciekawe rzeczy, mianowicie pierwszy to ten balon, ten pojemnik. Pojemnik na gaz, tak, który był, no to nie był taki balon, bo akurat był metalowy, też myślałem, że to był balon, natomiast to było, gdy był podpompowany, proszę państwa, to znajdował się na samej górze ta platforma, która go przykrywa. Wysokie ciśnienie. I później, jak on się obniżał, tak był gaz pompowany. Ale, kochani, tu jest jeszcze jedna ciekawostka, którą mam nadzieję, no nie mam nagrody drugiej, ale kto z państwa to zauważy, co tutaj na tym zdjęciu jest nie tak. Daj dalej, Grzesiu. I tu jest jeszcze z drugiej strony podobne to zdjęcie. Dwa były. A ja mam zdjęcie, jak jeszcze drugiego nie zbudowali. I pan Romek latał i psuł to jeszcze z tego przedszkola, jak wylatywał. Pani Romka, żartuje, kochany. W Mielnikach tam chodziłem, bo tam można było chodzić. To urzędowo. To było trochę inaczej. No. To jest zbiornik. Proszę państwa, tutaj mamy informację pana, który też łaził po tych zbiornikach. Trochę inaczej było, jak pan Darek powiedział, o, że te zbiorniki tak do góry i na dół. A nie szły do góry? Tak, tak, szły. O. Tylko, że był wybetonowany poniżej poziomu tu powierzchni głęboka taka studnia, napompowana była wodą i ten zbiornik to był taki walec bez dna, tylko miał górę. Wstawiony był na powierzchnię tej wody. On pływał. U góry, jak się spuszczało zaworem powietrze, on się zatapiał pod wodę. Przez wodę jako filtr pompowano specjalnymi pompami gaz taki powęglowy, koksowniczy, uzyskiwało się koks, a węgiel się spalało. I pod ciśnieniem on przez tą wodę zbiornik szedł do góry. I później automatycznie sam opadał i tłoczył. I było widać, jak jest mało gazu, no to wiadomo, trzeba go dopompować. I w ten sposób regulowano ciśnienie gazu. Zużycie było pokazywane, no, kiedy tak najwięcej idzie. Tak. Potem się poznawało. I tak to co tak ze zdjęciem jest nie tak? Prosi Szajlał. Tak jest, państwa, jest błąd w tym, błąd w druku. Jest napisane Prosi Szajlał. Nie jest to jedyna. Nie jedyny błąd, nie jedyne zdjęcie Iławy, które jest napisane Preußische Eilau zamiast Iławy, Deutsche Eilau. Tych zdjęć pewno jest więcej, aż najwięcej by nam o tych pomyłkach mógł powiedzieć pan Stanisław Baruchowski, który ma ile starych pocztówek Iławy? Rafał ma więcej. Nie. Ponad tysiąc. Państwa, ponad tysiąc w prywatnych zbiorach, ponad tysiąc pocztówek. 1060 coś na początku tego roku. Pocztówek stare Iławy, to jest od roku którego, Rafał? Nie no, tutaj... Od początku? Od początku, tak. Do? Nie, no to mówimy tylko o pocztówkach Iławy przedwojennej, do 1945 roku. Tak, czyli tak, do 1945 roku. Państwa, tak. Ponad tysiąc widokówek starej Iławy i okolic, tak ja rozumiem?
Tak. Nie tym bardziej. Okolice, tak. Sama Iława. Tak. Ja mam tylko nadzieję, że kiedyś na kolejną okrągłą rocznicę powstania miasta Iławy można 720-lecie powstanie piękny album, którym będzie można tą starą Iławę zobaczyć, bo bardzo ciekawą wydawnictwo, ciekawą książkę wydał Rafał, który jeszcze wydał... jeszcze ma chyba, co? Masz jeszcze parę książek? 6 egzemplarzy, chyba czy 5. Państwa, niezwykle ciekawa rzecz, bo Rafał nie dość, że wydał zdjęcia pocztówki starej Iławy, to stara Iława, obok tego ta współczesna. Z bardzo fajnym opisem w języku polskim, w języku niemieckim. Jak ktoś ma ochotę na tą książkę, naprawdę, to już jest biały kruk, to do Rafała można się zgłosić. Państwa, niezamierzona była ta reklama Rafała książki, albo także na spokojnie. Albo do czytelni, jak kto chce mieć swoją, tak? Bo to, co Darek powiedział odnośnie tych błędów w nazewnictwie pomiędzy pruską i niemiecką Iławą, to jak najbardziej tak, z tym, że działa to w dwie strony. Tak, tak, zgadza się. Jest tak, że rzeczywiście obrazek pokazuje Iławę naszą, a podpis sugeruje Iławę tamtą, ale też odwrotnie. Często, znaczy często, są przypadki, że jest pisana Iława nasza, ale obrazek jest z Iławy. Tak jest, też mam chyba takie dwa zdjęcia, gdy mamy Deutsch Eila, a mamy ewidentnie Iławę pruską. W przypadku tej gazowni, no ja przyznam się, że pomimo stałego dostępu do archiwum pana Baruchowskiego, Stasia, mojego przyjaciela, nie widziałem tych ujęć, które tutaj Darek zaprezentował, ujęć tej gazowni. Ja, Darku, poproszę cię o egzemplarz, o kopię tego zdjęcia obrazka i zweryfikuję to, gdyż na podstawie szczegółów architektonicznych oba zdjęcia budynku, są już twoje, proszę bardzo. To się uda zrobić. Ja zadowolę się jednym, bo to są praktycznie identyczne ujęcia. Bierz jak biorą, jak bierz jak dba. Okay. Na potrzeby dzisiejszej wycieczki przetłumaczyłem dwa akapity wspomnień Gerarda Templina, mieszkańca Iławy, który, jak pani Monika mi przed chwilą podpowiedziała, mieszkał tam, gdzie twoja babka kiedyś, czyli na Bohaterów Stalingradu, czy jeszcze wcześniej na... tak, na ulicy Dworcowej. Który opisuje swój taki rejs krótki Iławką. I mniej więcej, między innymi wspomina o gospodarstwie, o dworze Zilberhof, który znajdował się tutaj, przepraszam. Jak płynął, tak mógł to zobaczyć. Po drugiej stronie Iławki, po drugiej stronie obwodnicy. Tam jeszcze takie pozostałości, jakbyśmy się zbliżyli, to moglibyśmy pozostałości tego obiektu zobaczyć. Kilka zdań dosłownie. Woda jest teraz dość gładka. Brzegi z pięknymi drzewami i krzewami odbijają się w wodzie. Głównie są tu wierzby i olchy. Za Zilberhof pada szeroki rów do Eilandsfluss. Wcześniej nazywano go Grenzgraben. To jest ten kanał łączący jezioro Łabędź z Iławką. Pochodził z Labędze nad Gutstein. Został on wyprostowany i pogłębiony przez służbę pracy Rzeszy w latach 30. XX wieku. Ten rów jest idealnym miejscem dla wydr. Widziałem zwierzęta pływające w okolicach mostu na Zalferderstrasse. Stodoły Zilberhof z bocianim gniazdem są zatopione. Tutaj często bawiliśmy się jako dzieci i zbieraliśmy na łąkach margarytów, chabrów i dzwonków. Bociany znalazły na łąkach mnóstwo zdobyczy. Po prawie 3 godzinach jazdy zbliżamy się, zbliżamy się do pomostu naszego przyjaciela i zapraszamy na lunch. Co tam jest? Oczywiście ryby z Gezerichse. Węgorz, sandacz i szczupak, pieczone i gotowane z dużą ilością dodatków. Powiedziałem, że przed pierwszą wojną światową w każdy czwartek kosz Gezerich Zandera, czyli sandacza z jezioraka, chodził do stołu cesarza. Nawet w Paryżu można kupić Gezerich Zander. Będziemy długo myśleć o tym rejsie. Państwa, sandacze i jeszcze jakaś po II wojnie światowej, to już państwo wiecie, co z tym budynkiem się stało. Na dzień dzisiejszy jest administrowany przez parafię grecko-katolicką. Tu w tym budynku mieści się parafia i plebania, którą zarządza ksiądz Jarosław Gościński. I państwa, ja polecam, jeżeli ktoś z państwa jeszcze nie był, na pewno z Michałem zorganizujemy taką wycieczkę. Takie będą to odpryski naszej wycieczki, gdy będę chciał państwa na godzinę zaprosić tylko do jednego budynku. Tu, do tego właśnie miejsca. No, ale tu byliśmy.
Dobra, ale to będzie tylko na to. To będzie tylko poświęcony temu miejscu z fantastyczną gawedą księdza Jarosława Gościńskiego. Kto z Państwa nie był, to będziemy na taką wycieczkę zapraszali. Zapraszali na pewno. Państwa, idziemy sobie dalej. Mogę, Darku? Tak, jasne. Bo pozwoliłem sobie. Wiedziałem, że wycieczka w tym kierunku na pewno zatrzyma się przy gazowni miejskiej. Zrobiłem sobie takie krótkie notatki z mojego archiwum. Parę ciekawostek. Wiadomo, że no, gazownia, czyli efektem pracy gazowni był gaz. I tenże gaz był używany zarówno do oświetlenia ulic, mieszkań, do ogrzewania, do gotowania się do kuchenek gazowych, a także w przemyśle. I jedna z takich ciekawostek, że 26 września 1899 roku, w sobotni wieczór, nasze miasto zostało po raz pierwszy oświetlone aureolą oświetlenia gazowego. Czyli to był taki inauguracja musiała być wtedy gazowni. Zapotrzebowanie na gaz było tak duże, że już w 1901 roku podjęto decyzję o rozbudowie gazowni. Kolejna rozbudowa miała miejsce w 1912 roku. W 1932 roku wprowadzono kolejne innowacje, wymieniono piece, przekształcono, zredukowano tą liczbę z tego piecu 4 do 3 komór i co? Poprawiono bezpieczeństwo poprzez wprowadzenie różnego rodzaju systemów awaryjnych. W 1930 roku wytworzono 802,020 metrów sześciennych gazu, 163,365 kg koksu, 625,361 kg smoły. Cena za gaz do oświetlenia i do gotowania wynosiła 22 fenigi. Ile to było? Dla przykładu 100 kg ziemniaków kosztowało wtedy 2 marki, a kilogram szczupaka kosztował 70 fenigów. O, super. To można, znając te liczby, można przełożyć to na cenę gazu dzisiaj. I proszę Państwa, tak jeszcze pan Apolinary Szymkowiak opowiadał mi, jak jeszcze długo, długo po wojnie tutaj można było przyjść i kto potrzebował smoły do smołowania dachów, to tu właśnie w naszej gazowni taką smołę można było dostać. Jak chłopaki dali dobrą smołę, to było fajnie, jak gorszą, to jak trochę słońce poświeciło, to smoła spływała razem z dachu. I sporo tej smoły zalegało tu w Iławce przed budową tej ścieżki, która dzisiaj jest ten deptak. Penetrowałem tu dno. Nurkowałeś to? Bardzo dużo smoły tutaj zalega na dnie. Zalegało, bo być może już jest wybrana. W 1905 roku gazety okoliczne odnotowały, że doszło do w Iławie do dużego wybuchu gazu. Wybuch zniszczył hotel Kowalski, który się znajdował na Starym Mieście. Oczywiście później go odbudowano, ale straty były rzeczywiście poważne. Proszę Państwa, usytuowanie tej gazowni nie było przypadkowe, czyli ona była wtedy na peryferiach miasta. To nie był przypadek, że on właśnie tu. Bardzo blisko wody, bardzo blisko i ławki, po to po prostu, żeby w razie wybuchu, żeby nie robić szkód ludności cywilnej. Kochani, idziemy. Uwaga, tutaj przy gabinecie Eden zakończy się historia jednej ulicy. Tak. Karol, rób zdjęcie, bo to będą zdjęcia historyczne. Gdzie jest pan Maruszak, nasz nadworny fotograf? A tu jest. Jakaś dentystyczna sugestia, czy jak? Nie. Proszę Państwa, zatrzymaliśmy się tutaj, ponieważ no, jesteśmy na ulicy, tam widać Narutowicza 3. Parę zdań na temat patrona tej naszej ostatniej ulicy, pana Gabriela Narutowicza. Polityk niezwykle ważny dla Polski, co też niezwykle tragiczny. Urodzony 17 marca 1865 roku. Z pochodzenia trochę takiego litewsko-łotewskiego, ale czuł się zdecydowanie Polakiem. Zresztą jego brat Stanisław był jednym z sygnatariuszy podpisania Deklaracji Niepodległości Litwy. Natomiast sam nasz bohater dzisiejszej ulicy, Gabriel Narutowicz, wieloletni student szwajcarskiego uniwersytetu. W Szwajcarii kończył studia, tam zdobył wiele tytułów naukowych, tam też rozpoczął pracę jako wykładowca, jako dziekan nawet. Natomiast w 1895 roku przyjął nawet obywatelstwo szwajcarskie po to, żeby nie być
w jakiś sposób aresztowany czy infiltrowany przez władze carskie. Natomiast w 1919 roku został przez Piłsudskiego wezwany do Polski. Panie profesorze, proszę przyjechać, musi się pan włączyć w odbudowę naszej ojczyzny. I Gabriel Narutowicz przyjechał, natychmiast został włączony do prac rządu. W 1919 roku już jest ministrem robót publicznych, rok później ministrem spraw zagranicznych, czyli to nie byle kto, miał naprawdę wielkie koneksje polityczne za granicą. I w 1919, 20, 21 roku w trzech kolejnych rządach Rzeczpospolitej Polskiej jest ministrem spraw zagranicznych. W 1922 roku na miesiąc grudzień rozpisano wybory prezydenckie. Narutowicz robi swoją robotę, jest zwykłym członkiem rządu Rzeczpospolitej Polskiej i naraz jego kandydatura zostaje wysunięta na prezydenta Rzeczpospolitej. Początkowo się wzdrygnął, nie chciał absolutnie, jakoś go później przekonano. Spotkał się nawet z Piłsudskim, chciał wysądować, panie naczelniku, co pan uważa. Piłsudski mu odradzał. Mówi, powinien pan dać spokój, panie psorze, nie warte to tego. Ale Narutowicz się zdecydował, że jednak tak. Wtedy wybory odbywały się nie w ten sposób, jak my teraz mamy powszechne wybory. Wybierało Zgromadzenie Narodowe, czyli Sejm i Senat wybierał głowę państwa. Tak jak to tylko raz w naszej historii powojennej miało miejsce, w 1989 roku, gdy wybrano na prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego. W 1922 roku Zgromadzenie Narodowe w pierwszej turze państwa Narutowicz otrzymał tylko 60 głosów. Zamojski, najbardziej pewny prezydenckiego wyboru kandydat, miał 222 głosy. Ale do kolejnej tury Narutowicz przeszedł. I w kolejnych turach zdobywa coraz więcej głosów i w ostatniej decydującej ponad 70 głosami pokonał Zamojskiego. Zacytuję może kolokwialnie teraz młodzież, szok i niedowierzanie. Tak się stało. Narutowicz został prezydentem 9 grudnia 1922 roku. Wtedy dokonano wyboru. 11 grudnia został na to stanowisko zaprzysiężony. 14 grudnia spotkał się w Belwederze z naczelnikiem państwa polskiego Józefem Piłsudskim i tam nastąpiło oficjalne przekazanie władzy prezydentowi, a Piłsudski jak gdyby zrezygnował z funkcji naczelnika, dając to, że głową państwa stał się Gabriel Narutowicz. Piłsudski wtedy państwa zrobił coś niezwykłego. Mianowicie powiedział tak w mowie, gdy wzniesiono toast. Nigdy przed nikim nie salutowałem. Dzisiaj ja, Józef Piłsudski, staję na baczność przed urzędem prezydenta, staję na baczność przed panem. Panie prezydencie, przekazuję panu władzę. Zdjęcie, które pokazuje ten moment, później rozmowy Piłsudskiego z Narutowiczem, pokazuje, że Narutowicz nie był specjalnie dobrze postrzegany przez Piłsudskiego. Natomiast dwa dni później, 16 grudnia, kochani, jutro mamy dokładnie 97. rocznicę tego wydarzenia. 16 grudnia 1922 roku pierwszy prezydent Rzeczpospolitej Polskiej został zamordowany. Nagonka, jaka się rozpętała po wyborze Narutowicza na prezydenta, była czymś potwornym. Społeczeństwo się podzieliło. Podzielone społeczeństwo, ja nie chcę tutaj wchodzić w politykę, broń Boże, mam takie wrażenie, że tak per analogia możemy powiedzieć o współczesnej historii, o naszego państwa, to co się dzieje teraz. Ale wtedy, proszę państwa, nastąpił taki atak na Narutowicza, no i on doprowadził do tego, że Eligiusz Niewiadomski, prawicowy, nacjonalistyczny malarz, nie był żadnym politykiem, podszedł w gmachu zachęty, wyjął pistolet i z bliskiej odległości oddał 3 strzały do Gabriela Narutowicza. Zginął na miejscu. 19 grudnia odbył się pogrzeb prezydenta, natomiast 23 stycznia 1923 roku zapadł wyrok,
i Eligiusz Niewiadomski, kochani, na rozprawie sądowej, wyobraźcie sobie, że zażądał dla siebie kary śmierci. Sam zażądał. I 31 grudnia 1923 roku został wykonany wyrok na Eligiuszu Niewiadomskim. Sam Niewiadomski poprosił sąd o to, by w czasie egzekucji mógł mieć otwarte, bez żadnej tutaj opaski na oczy, bez żadnego wiązania go do słupka, żeby tak mógł godnie przyjąć śmierć. Nie chciałbym, żeby tym tragicznym i takim smutnym elementem się kończyła nasza wycieczka, więc Michale... Ja muszę o coś zapytać, bo puściłem w obieg te takie małe zdjęcia. Ty je masz? Oczywiście, no Michał. Nie chcieliśmy zakończyć. Uprzejmie Państwu dziękujemy za dzisiejszą wycieczkę. Mimo tego, że te warunki pogodowe nie były najlepsze, że tak licznie się Państwo dzisiaj pojawiliście. To była ostatnia, 35. wycieczka z cyklu Historia jednej ulicy. My przygotowaliśmy... Jeszcze sekundę, bo tutaj wywołała mnie pani Monika. Proszę Państwa, po zakończeniu II wojny światowej, gdy jeszcze szkoła numer 1 była nieczynna, tu dzieci chodziły do... Pani Moniko, gdzie był ten budynek? Gdzie ten blok, tak? Kawałek tam. Pani Monisiu, a gdzie była Klops Akademii? W każdym razie tu gdzieś w tym kącie też. Gdzieś w kącie, tak? Czyli 1 września 1945 roku, kawałeczek tam dalej. Tylko wysiadali tego tą akademię do Kowalskiego, do hotelu, a potem tu gdzieś, ale nie jestem pewna. Aha, czyli Państwa rzeczywiście po zakończeniu II wojny światowej tu, tak, kawałeczek za tym budynkiem na Rutowicza 5 była ta... Piętrowy. I tam były pierwsze zajęcia. Tak. I tam pani chodziła też do szkoły. Też. Tak jest. Jak jeszcze nie umiałam po polsku. No, a tam były takie dryblasy, 15-16-latki, też nie umieli pisać. Pani mówiła po niemiecku. Ja nie umiałam po polsku. Pani mówiła po niemiecku. Nie umieli pisać ani czytać. No, bardzo fajna szkoła. Okej, okay, Państwa. Michał już zaczął te pożegnania. Państwa, nie, tak Michał powiedział, my nie chcemy się z Państwem żegnać. My kończymy projekt, nasz projekt Historia jednej ulicy. Na podsumowanie będzie czas 19 grudnia. Ci z Państwa, którzy by nie mogli przyjść, przemyślcie to i jednak przyjdźcie. Każdy może. O 18 spotykamy się w kinoteatrze. Przygotowaliśmy z Darkiem fajną statystykę, bo robiliśmy cały czas liczyliśmy frekwencje, zliczyliśmy kilometry, godziny, które pochłonęły przygotowania i o tym wszystkim opowiemy właśnie w czwartek. Bądźcie Państwo z nami. Tak, u góry. To nie potrwa długo, pół godzinki się rozejdziemy. Proszę Państwa, jest jeszcze taka propozycja, że skoro my jesteśmy tutaj już wszyscy, spróbujmy sobie zrobić takie jedno zdjęcie grupowe. Wykorzystajmy te schody. Zapraszam Państwa do góry.